Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z holem. Holu przez jakiś czas na moim kanale nie było. Tak mi się wydaje, że ostatni był w grudniu, na początku jakoś grudnia, bo nie miałam potrzeby, też za bardzo finansowo nie miałam co wydawać. Natomiast też, właśnie tak jak mówię, nie potrzebowałam żadnych konkretnych kosmetyków i dopiero teraz, tak naprawdę na początku lutego, potrzebowałam kilka kosmetyków, wpadło do koszyka, bo chciałam je wypróbować, troszkę tego się zebrało, stwierdziłam, że zanim to mi gdzieś się rozproszy po kosmetyczce, to Wam wszystko pokażę. Zacznę tak chronologicznie od najstarszych zakupów do tych najnowszych. Pierwsze to, co kupiłam, to dwie szminki w Hebe z firmy Ingrid Cosmetics. Dwie szminki, które potrzebowałam do sesji zdjęciowej, znaczy potrzebowałam, no chciałam, bo wiedziałam, że mogą mi się przydać do sesji zdjęciowej. Chyba była wtedy promocja minus 50, wydaje mi się, na produkty do ust, na wybrane produkty do ust. I właśnie te szminki też wchodziły w tą promocję. Pierwsza szminka, którą mam, to jest o numerku 290 i to jest taka dość ostra pomarańcz. Właśnie taką potrzebowałam do sesji zdjęciowej. Tak, numerek 290 i druga 295, czyli taki róż. Nic takiego w swojej kosmetyczce nie miałam. Stwierdziłam, że one nie były drogie. Nie wiem, czy mówiłam, że około 5 chyba złotych kosztowały po promocji. 5-6 zł jakoś tak, więc stwierdziłam, że nie mam nic takiego w swoich kosmetykach, żadnej takiej właśnie szminki w takich odcieniach. Dlatego postanowiłam sobie właśnie je kupić. Tak jak mówię, nie były drogie, więc dlaczego nie? Później kolejne kosmetyki, które kupiłam, to poszłam do drogerii Natura. Nie ukrywam, że poszłam tam z myślą o kupnie pudrów do konturowania z Kobo, ponieważ widziałam na stronie internetowej, że była na nie promocja. Niestety przyszłam do drogerii, a tam puste szafki. No cóż, zdarza się. Zdarza się, no ale jak to ja, oczywiście znalazłam inne rzeczy, które mnie też ciekawiły. I tak, pierwsza rzecz, coś co w ogóle szukałam od dobrych paru miesięcy, czego nigdzie nie mogłam znaleźć i co w ogóle tak przypadkowo spojrzałam na szafę w Naturze i o, to jest to, przecież ja tego szukałam, mowa tutaj o bezbarwnym błyszczyku. Pomyślcie sobie, no bezbarwny błyszczyk każda firma w swojej ofercie ma. Owszem, większość firm ma w swojej ofercie bezbarwny błyszczyk, natomiast one wszystkie są takie, wiecie, wyciągane z taką pacynką, a ja potrzebowałam wyciskany. Wiedziałam, pamiętam, że jak byłam młodsza, to zazwyczaj na bazarkach można było, czy na odpustach kupować właśnie takie błyszczyki. Natomiast jak przyszło co do czego, zaczęłam się zajmować makijażem, potrzebowałam bezbarwny błyszczyk wyciskany w tubce, to nigdzie nie mogłam tego znaleźć. To jest duże ułatwienie, jeżeli właśnie na przykład na sesji zdjęciowej chcemy pokryć modelce usta dużą ilością błyszczyka, to przynajmniej nie musimy się bawić i wyciągać po prostu z tej tubeczki, znaczy no, z tego tubeczki tą pacynką tego błyszczyka. Wystarczy wycisnąć. Cena tego błyszczyka to było 12 zł, 11,99 jak mi się wydaje i to jest firma Wet n Wild. Swoją drogą nawet nie wiedziałam, że w Naturze jest dostępna szafa Wet n Wild. Pierwszy raz się spotkałam, może też dlatego, że dawno właśnie w Naturze nie byłam. No ale właśnie ten błyszczyk, to było coś na mojej liście, co szukałam bardzo długo i w końcu znalazłam i jestem szczęśliwa. Drugą rzeczą, też właśnie z Wet n Wild, to jest zupełnie, tu się pojawiło moje tak zwane, tej sroka ze mnie czasami jest. I po prostu nie mogłam się oprzeć, kupiłam sobie brokat. To jest właśnie tak samo, jak mówię, Wet n Wild i to jest Brass? No, to jest E3522, nie wiem czy to jest numerek. I tu jest Brass Lighton, czyli tak, no po prostu taki złoty brokat. On ma taką kremową konsystencję, tu już palec mój jest, bo rzeczywiście musiałam włożyć. To jest taki kremowy brokat, więc wydaje mi się, że będzie fajnie się go nakładało właśnie pędzelkiem czy czymś.
Było jeszcze kilka innych odcieni, na razie stwierdziłam, że spróbuję właśnie ten złoty. Wydaje mi się, że wrócę po inne odcienie, bo naprawdę fajnie się prezentuje. Zobaczę jeszcze, jak to będzie się sprawdzało w makijażu, czy się będzie osypywało, czy nie. Natomiast, no tak jak mówię, musiałam spróbować, więc kupiłam go. I ostatnia rzecz z zakupów w Naturze, jest to błyszczyk z firmy w ogóle, którą też pierwszy raz się spotkałam. Bo naprawdę muszę zacząć częściej chodzić po drogeriach. Smart Girls Get More. I to jest jakiś chyba błyszczyk 3D. Tak, 3D w odcieniu 01. To jest taki różowy. Natomiast on, mam go teraz na ustach, mogę sobie delikatnie go dołożyć. On daje takie po prostu... taki tylko delikatny pobłysk i delikatny odcień różu. Trzeba było naprawdę dużo go nałożyć, żeby faktycznie ten róż taki wyszedł jak tutaj w opakowaniu. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Nie był jakoś drogi, około 7 zł. Chyba jako i ten kolor, jako jedyny chyba nie miał żadnych drobinek w sobie. To jest całkowicie taki no bez drobinek. To jest taki całkowicie bezdrobinkowy błyszczyk. Chciałam go użyć w tutorialu z makijażem walentynkowym, tym dziewczęcym, natomiast jakoś użyłam ten tani Bear i ten jeszcze się przyda. Dobra, kolejne zakupy. To już będą, no, zmierzamy do końca, jeszcze trochę tego jest. Zakupy z hurtowni kosmetycznej. Byłam z koleżanką Justyną, którą pozdrawiam, bo wiem, że pewnie będzie oglądała. Byłyśmy w hurtowni kosmetycznej. Chciałam sobie kupić gąbeczki do makijażu, takie jajeczka, bo widziałam na stronie internetowej, że mają, natomiast pani powiedziała, że akurat w tym momencie nie mają, więc skończyłam tylko z takimi trójkącikami. Wzięłam dwa opakowania, bo kosztowało jakieś grosze, około 3 zł, tu jest 6 sztuk w każdym opakowaniu. Wzięłam je właśnie z myślą o nakładaniu podkładu i korektora, ponieważ nie zawsze pędzlem jesteśmy w stanie uzyskać tak ładne, naturalne wykończenie tymi gąbeczkami. No i też stwierdziłam, że jak właśnie kogoś będę malować czy coś, to właśnie takie jednorazowe gąbeczki sprawdzą się idealnie. No i właśnie tego samego dnia też z Justyną poszłyśmy do drogerii Pigment na Długiej i tam poczyniłam troszkę większe zakupy. Ponieważ w hurtowni nie znalazłam tej jajeczkowatej gąbeczki, to kupiłam właśnie w Pigmencie. Ona kosztowała 12 zł, więc tyle samo co w hurtowni miała kosztować, tylko nie wiem, czy to ta sama firma, pewnie nie. Natomiast wzięłam taką na spróbowanie. To już do użytku swojego właśnie, żeby nakładać podkład, tak jak mówię. Nie zawsze pędzlem czy palcami uzyskamy tak ładne naturalne wykończenie jak gąbeczką. I też nie zawsze chce się brudzić, nie chcę brudzić palców i nakładać podkład, więc wtedy ta gąbeczka się fajnie sprawdzi. Rozmawiałam, znaczy pytałam pani w drogerii, powiedziała, że ta gąbeczka ma delikatnie zwiększać swoją objętość, że to jest na tej samej zasadzie co Beauty Blender, że ją moczymy przed nakładaniem i że ona troszkę zwiększy swoją objętość. Także będę testować, będę sprawdzać. Druga rzecz, coś co chciałam kupić. I kupiłam właśnie tam w tej drogerii, a nie na stoisku Golden Rose, ponieważ w drogerii miałam 20% zniżki. I jest to BB Cream z Golden Rose, który poleca Evare Lipstick Monster. On jest z SPF-em 25 i ja wzięłam ten nie najjaśniejszy, tylko właśnie ten drugi odcień, to jest Fair. Ponieważ soczowałam sobie na ręce właśnie te BB Creamy i BB Kremy i ten... Ta jedynka była taka bardzo jasna, bardzo, bardzo. Może bym była w stanie z nią współpracować, może na twarz by to wyglądało inaczej. Natomiast stwierdziłam, że mogę przez to wyjść bardzo blado. I stwierdziłam, że spróbuję właśnie tej dwójeczki. Zobaczymy, nie używałam jeszcze. Ta dwójeczka jest bardziej taka żółtawa. Tamta pierwsza to była faktycznie taka bladoróżowa bym powiedziała. Ta w porównaniu do niej, ta dwójeczka wygląda bardziej na żółty odcień. Taki jasny, ale jednak żółtawy lekko. Zobaczymy, będę testować. Zobaczymy, też chyba nagram dla was test na żywo. Właśnie z użyciem tego kremu. Ja na co dzień stawiam raczej na taki naturalny wygląd,
nie muszę mieć zakrytych wszystkich niedoskonałości, więc zobaczymy, mam nadzieję, że ten krem się sprawdzi, w szczególności, że Ewa go polecała, to mam nadzieję, że u mnie też się sprawdzi. Druga rzecz, też coś, co chciałam wypróbować, niekoniecznie z tej firmy, ale ogólnie chciałam wypróbować, puder ryżowy. Ja kupiłam ten z Ekocery, ponieważ był najtańszy, a no i w sumie to głównie zdecydowało między nim a pudrem z Paese, który też chciałam właśnie wypróbować. Zastanawiałam się między pudrem ryżowym a bambusowym, ostatecznie się zdecydowałam na ten puder ryżowy. Coś tam, wydaje mi się, że jak czytałam w opisie, to właśnie coś zdecydowało, że wiem, bo puder bambusowy miał, tutaj było napisane, że on ma matowić, a ten puder ryżowy tutaj jest napisane, że to jest fixer, czyli ma bardziej utrwalać, natomiast w opisie według producenta on ma utrwalać i matowić, więc chyba dlatego się zdecydowałam właśnie na ten ryżowy. To jest w takim standardowym opakowaniu z siteczkiem. Używam go już kilka razy, go używałam, po prostu wysypuję sobie na wieczko trochę pudru i nie, bacikiem nie, nie pacynką, jakże to się nazywa, no tym takim puszkiem, o, puszkiem wklepuję, wklepuję w twarz. Też zrobię Wam test na żywo, żebyście mogły zobaczyć, jak się u mnie sprawdza. Tak jak mówię, on nie był drogi, to był 15, kosztował 15 zł, ja miałam 20% zniżki, więc zapłaciłam około 10 zł, także spróbujemy, spróbujemy. Tak jak mówię, wybrałam jego zamiast pudru z Paese, puder Paese kosztował prawie, no, 40 zł kosztował, więc nawet po przecenie, znaczy po zniżce, to i tak by wyszło dużo więcej, więc na razie spróbuję ten puder ryżowy, może jak się mnie sprawdzi, to będę jeszcze testowała ten z Paese. Dążę też do kupna pudru z Kryolanu, tego anti-shine, żeby zobaczyć, czy on może będzie matowił moją cerę. Natomiast, tak jak mówię, na razie testuję ten, zobaczymy, jak się sprawdzi. No i ostatnia rzecz, którą właśnie kupiłam w drogerii Pigment, jest to z Makeup Revolution farbka do brwi Ultra Aqua Brow Tint. To jest też właśnie takie, można powiedzieć, no nawet nie można powiedzieć, to jest podróba farbki z Makeup Forever, tej Aqua Brow, ona się chyba nazywa, tak? Po prostu też taka w tubeczce wyciskana farbka do brwi. Za namową Justyny powiedziała, żebym spróbowała, więc ją kupiłam. Też mi poradziła, że dla mnie będzie najlepszy właśnie odcień light. No tak patrząc, light właśnie jest taki, jeszcze raz wyciągnę, taki brązowy, dość jasny. Na przykład medium to już w ogóle było jakiś taki rudawo-czerwony, dziwny odcień, którego chyba nikomu nie polecam. No a jeśli ktoś ma bardzo ciemne brwi, to tam dark chyba był, on taki był czekoladowo-brązowy, więc też te dwie chyba są najlepsze, ta dark i ta light. I tak, to były wszystkie, wszystkie zakupy takie stacjonarne. Jeszcze jedną rzecz chcę Wam pokazać. Moje zakupy, znaczy mój zakup z eBaya. Nagrywałam filmik, tanie rozwiązanie z pędzelkami z eBaya, gdzie pokazywałam właśnie pędzle zamówione na eBayu do makijażu. I pokazywałam Wam wtedy, jeśli się nie mylę, te takie w secie, co przychodzą, można zamówić po 5, a można zamówić cały set 10 pędzli. To ja akurat mam jeden biały, bo nie mogłam znaleźć jego wersji czarnej, natomiast to są dokładnie te same pędzle, tylko w różnych wariantach kolorystycznych. I ja je bardzo lubię. Te duże używam do pudrów, do podkładów. O, jeszcze jakieś, mi się coś tu w włosy zaczepiły. One są brudne, za to też z góry przepraszam, ale używałam je na sesji zdjęciowej ostatnio i nie miałam jeszcze czasu ich umyć. Bardzo źle z mojej strony, no niestety czasami tak bywa. No i ja te duże używam do pudrów, do podkładów, do bronzerów, róży. Te mniejsze używam do korektorów, rozświetlaczy, takich punktowych rzeczy. One są delikatnie za duże, wydaje mi się, że na oczy, chyba że ktoś ma naprawdę dużą powiekę, duże oczy, to wtedy mogą się fajnie sprawdzić, natomiast u mnie one są za duże, żeby używać je do oczu, dlatego też je używam do twarzy. I ponieważ je tak bardzo lubię i bardzo, bardzo często je używam, jak, żeby nie powiedzieć, że co makijaż je używam, bo jakiś zawsze gdzieś tam co makijaż występuje,
to chciałam sobie zamówić kolejny zestaw, żeby mieć ich więcej, żeby nie musieć się martwić o to, że przychodzi co do czego, ja nie mam czym malować. No i trochę chciałam przyoszczędzić. Niestety, jak to czasami bywa, jak się oszczędza, to nie wychodzi z tego nic dobrego. Zamówiłam ten set 10, pamiętam, że kiedyś, kilka miesięcy temu, rok temu, zamówiłam go chyba za 10 dolarów. Teraz przy ostatnich zakupach znalazłam ten set za 6 dolarów, 5,99. No więc stwierdziłam, dobra, taniej jest, fajnie, myślałam, że cena spadła, więc je zamówię. No więc się okazało, że nie bez powodu one były tańsze, bo to tak naprawdę nie są te same pędzle, tylko przyszły mi te pędzle. Już Wam porównam, bo specjalnie sobie wzięłam po dwa z każdego. Więc zaraz, żeby nie pomylić, tak. To jest ten duży pędzel, który lubię. To jest ten pędzel, który mi teraz przyszedł. Jak możecie zauważyć, ma krótszy trzonek i ogólnie jest mniejszy. No i włosia też jest mniej. No i to nie jest to, co tam. Bo tym na przykład można fajnie sobie nałożyć podkład na całą twarz. Jeśli chcemy nałożyć tym podkład na całą twarz, to musimy się nieźle na tym namęczyć. No i już się staje to problematyczne. Oczywiście te można wykorzystać na przykład do różu, do konturowania, do rozświetlacza, takiego bardziej precyzyjnego, no ale już na przykład do nakładania podkładu czy pudru się nie sprawdzi. Tutaj dla porównania jeszcze kolejny właśnie ten pędzel. To jest ten duży, oryginalny, to jest ten mały, który do mnie przyszedł. No i tak samo, no tak jak mówię, no jakoś je użyję, bo nie będą leżały nieużywane, natomiast no to nie jest to, co chciałam. No i też od razu Wam pokażę te do korektora, które ja używam. Żeby nie pomylić, to jest ten oryginalny, który ja właśnie używam do korektora czy do rozświetlacza, a to jest ten, który przyszedł. I tak samo, ta sama zasada, krótszy trzcionek i niestety, o ile te mniejsze, grubsze, mają dość sporo włosia, tak niestety przy tych tego włosia już jest dużo, dużo mniej. Te są takie bardziej zbite, natomiast tutaj to ledwo, tutaj ledwo jest włosia, w ogóle, no tu jest dużo mniej włosia. Tak samo pokażę Wam jeszcze przy tym, tak samo. To jest ten oryginalny, a to jest ten, co ostatnio mi przyszedł. I niestety to już jest, o ile rozświetlasz takim fajnym, fajną ilość możemy nałożyć, no tak niestety już, nie wiem, korektor rozetrzeć, już się staje to problematyczne robić tym małym cieniem, boże, małym pędzlem. To, co może się przydadzą, jeszcze nie próbowałam, ale na przykład no te może bardziej się sprawdzą właśnie do cieni, do oczu, żeby na przykład rozdymić coś, czy no nie wiem, tak jak mówię, będę się starała je jakoś wykorzystać, natomiast jestem bardzo zawiedziona. No to moja własna głupota, bo też nie doczytałam chyba opisu i nie zauważyłam, że zamawiam zupełnie co innego niż ostatnio. Dlatego tu was chciałam właśnie przestrzec przed zakupami z eBaya, czytajcie opisy. Jeśli czegoś nie ma w opisie, pytajcie sprzedawców, bo możecie się właśnie naciąć tak jak ja. I na niektórych rzeczach faktycznie można przyoszczędzić, natomiast no... Jak już coś zamówicie i Wam się spodoba, to zamawiacie w tej samej cenie, najlepiej od tego samego sprzedawcy, bo może się okazać, że przyjdzie Wam zupełnie coś innego, tak jak u mnie właśnie w tym momencie te pędzle. Tak, więc to były wszystkie moje ostatnie zakupy, no z ostatniego miesiąca można powiedzieć, niektóre z ostatniego tygodnia, tak, ale na razie nie planuję chyba jakichś żadnych większych zakupów. Bo mam to i będę testować. Dajcie znać, czy miałyście któreś z tych kosmetyków. Jeśli tak, to jak się u Was sprawdziły, czy się sprawdziły, czy się nie sprawdziły. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie kciuki w górę, jak zawsze będzie bardzo mi miło. Jeśli chcecie zobaczyć jakiś test czegoś w pierwszej kolejności, to dajcie znać w komentarzach. Standardowo zapraszam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z moimi filmikami. I do następnego. Pa, pa!